fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy dopełniły się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłaniców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Jesteśmy świadkami ostatniej podróży Pana Jezusa do Jerozolimy. Tym razem wszystko skończy się Jego ukrzyżowaniem. Pan Jezus idzie tam i wie, że jest jak baranek idący na zabicie w ofierze za grzechy całego świata. Wie, że jest barankiem, co niesie wyzwolenie, jak kiedyś baranek paschalny w noc wyjścia ludu wybranego z Egiptu. To, co spotka Pana i uczniów w miasteczku samarytańskim, to nieudzielenie gościny jest zwiastunem tego, co spotka go w świętym Jeruzalem. Napotkane tutaj nieprzyjemności bolą uczniów Jezusa, którzy przygotowują w tym miasteczku nocleg dla swego mistrza. Ich reakcja jest bardzo gwałtowna, ale Jezus tonuje ich reakcję, wycisza ich, zabrania im takiego nieprzemyślanego, czysto emocjonalnego działania, żeby zniszczyć, bo nie przyjęli. My też potrzebujemy rozwagi w naszych działaniach, decyzjach. Miłość wobec trudnych ludzi, spokój w sytuacjach bolesnych dla nas, oto droga, na jaką zaprasza nas Pan Jezus. Miejmy spojrzenie bardziej troski niż wyrzutu i pretensji. Maryjo, na progu październikowego, różańcowego rozmodlenia prosimy, byś była z nami, byś pomagała nam w codziennym wyciszeniu z różańcem w dłoni trwać w miłości. Miłości, co szuka drogi ocalenia dla każdego, kto nas zranił, czy upokorzył, czy odrzucił. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami i módl się z nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,